Moi drodzy, stało się. Oto przed wami ostatni odcinek już Zawalasz Snowboarding. I na starcie muszę przyznać, że to ironiczne, że seria czysto zimowa, że seria stricte zimowa miała przyjemność się zakończyć dopiero w wakacje. Taka kurde przewrotność losu, jak widać. No ale w każdym razie, w tym oto więc dziesiątym odcinku, dziesiątym, tak, doszliśmy do wartości dwucyfrowej. No, zakończymy ostatecznie tryb kariery w tej grze poprzez zaliczenie. Chyba mam zgłośną grę. Teraz powinno być dobrze. Pozwolę sobie zaliczyć ostatecznie tryb kariery w tej grze, dokańczając dwa ostatnie. Wykonując jeszcze dwa ostatnie, pozostałe, jedyne, tylko i wyłącznie wyzwania spod znaku Legendy Szczytów. Także zaczynamy. Lecimy z tematem. Tutaj zostało już zaliczone. W lecie też zostało zaliczone. Zostało jeszcze miasto i stadion. Ale najpierw miasto. A stadion to wiadomo. Najpierw miasto. Gdyż stadion to wiadomo. No, jak na oficjalne miejsce przystało, to właśnie w nim ma przyjemność wszystko się kończyć. A nie byle gdzie. To właśnie tam zbierały się największe tłumy ludzi, by podziwiać. Ojojoj. Iście pełne wyzwań, zawody i poświęcania się, kurde, dla dobra społeczeństwa, czy jak to inaczej określić poetycko. Za poręczę dziesięciokrotnie, wykonaj trzykrotnie, wykonaj tyle. Zmień postawę 18-krotnie, zdobyć ponad punktów w trakcie boardslajdu. Jedziemy! Obym tylko zdobył najwyższy wynik. Najlepiej za pierwszym razem. Ojojoj. I pierwszy cel z głowy. Dobrze mi idzie. Jak to się stało? No, z opóźnieniem. Z opóźnieniem wszystko robię. Ja jestem wielki. Dostanę za swoje. Było nie fikać. To jest niemożliwe, tak się wypalać na pysk bez powodu. Przecież ja... Ja w to nie wierzę.
Okej, na bok budynku. Uhuhuhuhu. Zmień postawę 18-krotnie. Board slide'u? Co to znaczy board? W trakcie board slide'u. Aż tyle punktów, no dobra. Fajnie, że mogę trochę podejrzeć to wszystko. To była szansa na zdobycie, na zrobicie board slide'u. No przecież czemu ja to... Ride! Przewaliłem sub. Ride! Przecież wcześniej przeskakiwałem bez problemu to... Ride! Dostałem za swoje. Ride! No przecież to by się... No. Ride!
rządzisz. No, wreszcie się udało. Troszkę to zajęło, ale niech będzie. Wciśnij A, aby kontynuować. Dwa na trzy gwiazdki. Nie glebnąłem ani razu. Zmieniam. No i wreszcie tutaj potrójna gwiazdka. Tak jest. Gwiazdek. Aby obejrzeć. No tak, miałem też regularnie zacząć zmieniać strój. No cóż. Na stadionową okazję trzeba będzie ryzykować, ale w każdym razie porównanie. Cyk. 16 skoków i tyle punktów. Wyniki board slajdu. Statystyki trików. ...38 trików. Aczkolwiek, kurde, pudesta z board slajdu, punkt za board slide. No tyle, ale powinienem osiągnąć łączny punkt board slajdu, tak szczerze. A jak się osiąga maksymalny punkt board slajdu? Tego trzeba będzie się dowiedzieć. No co za frajerzyna. Ride! No przecież nie potrafię wymierzyć odpowiedniego Ride! No rzecz jasny gwint. Ride! Czemu te przy... Za szybko wciskam. Ride! No przecież... pomysł. Ride! Nie! No przecież czy... Ride! Jakie to jest... Jakie to jest beznadziejne, no! Ride! No jasny gwizd, albo... Albo... Ride! No kurde! Albo... Dlaczego nie mogę wskoczyć w idealnej w harmonii? Ride! No w ogóle się nie udaje!
cudem! Ride! Serio, serio! Ride! Nie! No jakim cudem! Ride! Jestem uwośledzony, naprawdę, no dla... Ride! Nie. Ride! Ride! Jestem głu... Ride! No przecież że ty jesteś ślepy! Ride! Ride! Czemu ty się wywalasz zawsze, kiedy... Ride! Kiedy ty wylądowałeś już? Ride! Jestem! Ride! Czemu ty nie... Ride! Debilem! Ride! Chcę rozpędzić odpowiednio! No przecież... Ride! Oto do czego można doprowadzić, moi drodzy, bycie perfekcjonistą! No przecież ja już wylądowałem! Czemu ty? Thank you.
właśnie to jest... Moi drodzy, jak kończy się bycie perfekcjonistą? Nie dość, że wkurzaniem się niepotrzebnym, to jeszcze wkurzaniem na okrągło tego samego. No przecież jakim cudem ty ch... No. Why? Ja jestem No przecież nie! Nie! Ja nie przejdę dalej, dopóki nie wyglądam... Panem tego... Czemu ty jesteś opóźniony w rozwoju, co?! Dziękuję! Oj, coś czuję, że narobię sobie montażu przez to przeklinanie. Naprawdę. Udało nam się. Zdobyliśmy kolejny punkt. Kolejne punkty. Kolejne gwiazdki, o. Zmieniło, ale za to tutaj się zmieniło. Haha! Porównanie. Możecie sobie wszystko przejrzeć elegancko. Transfery 4, przejechane poręcze 18. Triki 14 chciałem z jakiegoś powodu powiedzieć. 44 triki, 44 trików. Okej. Okay. To i to. Udało się. Kontynuuj. Miasto zaliczone. No i teraz na to. Na tą kwestię, bo dziś jest. Trzeba będzie się. No i kończymy tryb kampanii, moi drodzy. Jasny gwint. Zdobądź tyle punktów.
cztery transfery. Moi drodzy, oto jest wielki finał, kurde, na stadionie, czyli na miejscu, w którym powinno być każdy finał każdych zawodów rozsądnych, stadion. Wykonaj transfer czterech i nie glebić, zdobyć ponad 3000 punktów w trakcie jednego skoku. No i 1080 stopni, wykonaj 720 stopni dwukrotnie, zmień postawę 20-krotnie. Aż 20-krotnie, serio? Dobra, to zostanie przewrócone w swoim czasie, ale w trakcie jednego skoku. Zdaję transfer 4-krotnie, to będzie proste. Kurde, bardzo, bardzo proste, o ile tylko się ogarnie te plansze. One foot Christer, czyli może, czyli... Znaczy powietrze chrystusowe, przepraszam. Ride! Nie ma to jak patrzeć na własne nogi, co? Ride! Jak to mosz. Ride! Ale ze mną... Ride! Jestem debilem, no! No przecież czemu? Nie! Ride! Co za za mnie debil? Ride! Serio? Ride! To było za mnie? Ride! No czemu ty? Ride! Się własne nogi, naprawdę. Ride! No przecież to jest prawo. No przecież jak to możliwe? Jestem śmieciem całkowitym, który w ogóle się nie liczy. Ride! Co ty robisz, te rzeczy, Michał? Ride!
być to trochę bardziej u dupi. Nie. Ride! Jezus Maria, nie! Ride! No chyba sobie jaja robi! Ride! Co? Przecież ja... Skręcałem! Ride! No przecież co za... Dlaczego ja nie mogę? Ride! No tak, tak. Ride! No kurde! Co za... Co za niesprawiedliwy... Ride! No jaki szajs, przecież ja... Ride! No co za szajs, no dlaczego? Ride! No kurde! Ride!
Trzymałem strzałkę w prawo! Wild! Ja pierdolę, ty oszukujący mamie! No przecież... Gdzie tu dotykałem? Wild! Jezus Maria, no przecież ja... Wild! No co za czas? Dlaczego ty nie chcesz wykonać... Wild! Czy ty wykonujesz to wszystko przez całą wieczność? Wild! No co za upośledzony pajac! Wild! Na tym cholerę! Wild! Cudem! Jakim cudem! No przecież ty głupia! Wild! Jakim cudem ty... Wild! Jesteś upośledzony! Wild! No przecież zacisnąłem tę pieprzoną! Wild! Thank you.
słowę pewnego Nie, to jest kurde wszystko. Jak nie! Nie wierzę w to. Przecież to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, aby... No przecież co za... No niestety tym razem nie wyskoczyłem. A było tak ładnie, a było tak ładnie. Jesteś upośledzony, ty głupia! Jakim cudem! Jak to się stało? Nie! No kur... Przecież to chyba jedę prawą całkę!
sądzisz? A, nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę! Proszę Cię, Panie Boże, o łaskę i zbawienie, grzechów odpuszczenie, odkupienie. Nie musicie zdać tego kawałka. Nie musicie, bo on nie istnieje. Wymyśliłem go. Udało się zrobić wszystko! Wszystko za pierwszym razem poza pieprzonego... Co to znaczy zmień postawę 20-krotnie? Toż sobie wymyślili! Toż sobie kurde wymyślili! Masz nowy sprzęt. Przejdź do trybu dostosowania, aby obejrzeć. Zobaczmy, co my tu mamy. Ja naprawdę, szczerze, mam już dość tej gry. A właściwie to z innych spraw... Powinienem był wam w sumie powiedzieć, no... tak, oto więc ja przepraszam bardzo, no w tym samym miesiącu od dłuższego czasu, po raz pierwszy od pierwszych dwóch odcinków macie przyjemność dostać dwa odcinki w ciągu jednego miesiąca. I o to właśnie kurde chodzi. Aczkolwiek niestety, no... Powinno to wszystko o wiele krócej trwać. Było. A naprawdę, czuję się... Choć niestety, no, po grudniu wszystko to jakoś się przedłużyło i miesiąc, i odcinki znowu wychodziły raz na miesiąc. No i inne tego typu bzdety! Znowu wychodziły raz na miesiąc i inne tego typu bzdety! No, sami rozumiecie! I inne tego typu bzdety! No, a wszystko z powodu mojego nawróconego dyktatorstwa i sami zresztą już wszystko dobrze wiecie. Ważne natomiast jest, że... Ważniejsze natomiast jest, że... no, w końcu mamy przyjemność kończyć tę serię i to w jednym i tym samym miesiącu, co ma przyjemność być znakiem tego, że to nawrócone kuktatorstwo zostało pokonane i zgodnie z moją kurde obietnicą złożoną parę tygodni temu. Tak, widzimy się jeszcze w tym samym miesiącu. A jakie będą moje dalsze gamingowe plany na wakacje, jeżeli chodzi o mój kanał? No coś się wymyśli. Albo Happy Wheelsy, bo mam jeszcze właśnie Happy Wheelsy mobilne, jak się okazuje, chociaż w sumie to niespodzianka, albo coś innego, ale to już w sumie niespodzianka. No, powrót do jednej z dobrze znanych nam w sumie serii. Ja bardzo przepraszam. Tak więc, nie ma co niepotrzebnie zwlekać. Lecimy dalej. Tematem. Ale dobra. Ogólnie rzecz biorąc, to porównanie wygląda tak. Wynik w locie wygląda tak. Skoki 5. I reszta punktów wraz z milimetrami. Wynik board slide'u to 6. 6 board slide, 6 transferów. I przejechane poręcze 19. Statystyki trików 33 i 0 gleb. 0. No kurde, bardzo fajnie, że mamy te opcje wycofywania się w dowolnym momencie z zawodów, byleby tylko... No właśnie. Kurde, no nie wiem. Wynik w locie. Skoki, triki w locie, długość, suma obrotów. Suma obrotów, ale nie pokazuje mi, ile obrotów wykonałem, zmieniłem pozycji. W każdym razie od nowa. Dobra. Wszystko inne... Wszystko inne olać, byleby tylko... We'll be right back.
Tak jest. Serio? Pod sam koniec! Ride! Ride! Dobra, dosyć tego. Ride! Dlaczego ty nie... Dlaczego ty się nie obracasz? Ride! O tak! Znowu to zrobiłem! Ride! I znowu się skończyłem na tym starcie. Ride! Nie! Jak mam się nie wywalać, to się... Ride! Przecież wtedy ta linia się już praktycznie skończyła! Ride! Rządzę! Dum du du dum dum du 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 dum. Chociaż no, przyznam szczerze, że w jednym z poprzednich podejść poszło mi zdecydowanie lepiej, ale i tak jest dobrze. 120 wynik teraz wynosi, czyli mimo wszystko i tak lepiej, a poprzednim razem to było, no ledwo co, przekroczyłem to 80 coś tam. I osiągnąłem 102.
A teraz jest 120. Osiemdziesiąt osiem. Gratulacje, zdobywasz wszystkie gwiazdki. Co? I tak bez statystyk, serio? No dobra. Stanislas Devarin, Matthew Bosnet. No, grafika, główny grafik. Grafika 3D. Ja pierdzielę. Spokojnie, to się wszystko wytnie na montażu. Te wszelkie przekleństwa i wyjątkowo... Wojciech Gatys! Lokalizacja, Marek... A, no tak, no, lokalizacja, w sensie, że to odpowiedzi na polską językową, no. Zdrowe gry, które są polonizowane. To się, kurde, nazywa szacunek krajowy. Testerzy dźwięku. Informacje. No i to by było w takim razie na tyle, jeżeli chodzi o tę grę. Troszkę upierdliwy było samo zakończenie kariery, był ten samy wielki koniec kariery, kiedy to, no, dwa pozostałe wyzwania Legendy Szczytów. Dwie pozostałe zawody o to, kto zostanie Legendą Szczytów. Nie wiem, czy jest inaczej w sporcie, zwłaszcza to na stadionie. No i tak naprawdę z powodu mocnego wejścia we znaki. Nadzwyczajnego sterowania tego wszystkiego i moich kurde paluchów, które raz kurde kompetentnie radzą sobie z wykonywaniem zadań, a innym razem potrafią mnie nieźle zrobić balona. I tym razem też i tutaj było. Trochę się nawkurzałem, myślę, że mocniejsze słowa zdecydowanie przepadną w montażu. A raczej nie chcę, ja przepraszam bardzo, psuć renomy swojej osoby wulgaryzmami, bo ja nie jestem, bo ja wcale nie należę w ogóle do tego typu youtuberów. Lub pokroju Maćka Dąbrowskiego. I nie zamierzam, ja przepraszam bardzo, stanowić właśnie tej części popkultury YouTube'a i tego typu rzeczy, no. W każdym razie, no, wszelkie wulgaryzmy, pomijając fakt, że doszło do tego w tym materiale do przeklinania, nie i to nie raz, i które pozwolę sobie wyciąć w montażu, ja pierdniczę. Oto więc dotarliśmy do końca, więc zawodów ogólnych w Avalanche Snowboarding. Idealnie, kurde, ironicznie w lecie dopiero. No i co, widzimy się w takim razie w kolejnych gameplayowych seriach, być może jeszcze z tej kompilacji gameplayowych klasyków. Albo może czegoś innego, co powiedziałem poza tej kompilacji, po prostu jakąś inną aplikację, na przykład Happiness, albo coś, albo jakąś inną, bardziej zaskakującą, powrotową. Nie wiem, to się zobaczy, zależy od tego, co w mojej powoli głowie sobie uplanuję. A ja tymczasem się odmeldowuję na pewien czas do sierpnia. W międzyczasie, którego to bycia odmeldowanym, pozwolę sobie na kontynuowanie swojego realizowania osobistych przyjemności, których tym razem mi nie odbierze granie na PlayStation 4, którego to przeciąganie swoją drogą, z którym to początkowe zapoznanie się strasznie się przeciąga i przydałoby się je wreszcie zakończyć. A zamierzam regularnie, ja przepraszam bardzo, wszystko ze sobą, bo przeplatać. Swój stary komputer, oglądanie Netflixa, granie na PlayStation 4, być może by wreszcie skoczyć z tymi Unchartedami, odhaczyć się. I żeby nic mi niepotrzebnie nie zajmowało czasu. A ja tymczasem kończę wreszcie to nagranie. Widzimy
Widzimy się w kolejnej, być może serii gameplayowej, jeszcze w wakacje, być może tym razem w sierpniu i być może z, już, i być może, nie wiem, jeszcze z, albo już poza tej kompilacji zawodowej, bo fajnie było tak wrócić do przyszłości i powspominać dawne czasy, ale no, za bardzo pod koniec dało mi się to wszystko wyznaczyć. W każdym razie, no widzimy się w kolejnej serii gameplayowej, bądź może jeszcze, bądź może pełnoprawnej, kurde, filmowej produkcji na Mikromedia, bo wcale, kurde, się w ogóle nie przebranżowiłem. Ja pełnię kilka różnych funkcji, a z tego niestety gameplaye ważniejsze już zaczęły się z powodu filmu. Ale spokojnie, nic straconego. Bo zaraz wkrótce wszystko wróci do łask pańskich, o ile tylko znajdę na to odpowiedni czas w wakacje. A myślę, że będzie go raczej sporo, pomimo mojego wyjazdu do taty. W każdym razie... No teraz już na serio. Żegnam się z wami do następnego razu w sierpniu już, bo to jest ostatnie nagranie moje lipcowe być może. No i do zobaczenia. A, no i... Powrót do mojego medy zadał rewolucji stopu, nie bójcie się. Wspaniała to była gra. Nie zapomnę jej nigdy. Cześć.